Od początku trwania eskalacji rosyjskiej wokół Ukrainy, od momentu, kiedy Rosja zaczęła stawiać ultimatum państwom Zachodu przez cały okres, kiedy Rosja grupozowała swoje siły wokół Ukrainy, do momentu, kiedy Rosja zaczęła agresję zbrojną przeciwko Ukrainie, która teraz ma miejsce, władze Gruzji zachowywały bardzo daleko powściągniętą powściągliwość. Unikały jednoznacznych oświadczeń, były niechętne przyjmowaniu deklaracji przez parlament wyrażających poparcie dla Ukrainy krytykujących działania Rosji. W wielu państwach Unii Europejskiej na Zachodzie, a przede wszystkim w samej Ukrainie, te działania były i są w tej chwili odbierane. Jako działania nieprzyjacielskie, jako działania świadczące o prorosyjskości władz w Tbilisi, nic bardziej mylnego. Zarzuty o to, że gruzińskie marzenie rządzące Gruzją od 2012 roku jest partią prorosyjską, pojawiają się w polskich i europejskich mediach od lat, niejako bardzo często bez pokrycia. Ta partia doprowadziła do kontynuacji proeuropejskiego kursu polityki zagranicznej Gruzji, zapoczątkowanego w 2008 roku przez Michała Saakaszwilego. Podpisała umowę stowarzyszeniową, podpisała umowę o strefie pogłębionego handlu z Unią Europejską, uzyskała ruch bezwizowy i kontynuuje proeuropejski, proatlantycki kurs swojej polityki zagranicznej. Dzisiaj, jak się dowiadujemy, Gruzja ma złożyć wniosek o y, przystąpienie do Unii Europejskiej. Taki sam wniosek mający skutkować uzyskaniem przez Gruzję statusu państwa kandydującego. Do Unii Europejskiej, jak i przed kilkoma dniami złożył prezydent Zeleński w imieniu Ukrainy. Jest to dowód na to, że Gruzinom zależy na kontynuacji dotychczasowej linii polityki zagranicznej, aczkolwiek jest to również podkreślenie wyjątkowych, bardzo trudnych warunków, w których ta polityka jest w tej chwili realizowana. Gruzini nie przyłączyli się do antyrosyjskich sankcji, Gruzini nie zamknęli przestrzeni powietrznej dla rosyjskich statków powietrznych nad swoim terytorium. Gruzini w dalszym w dalszym ciągu unikają jednoznacznych stwierdzeń o rosyjskiej agresji. I pomimo, że na forum organizacji międzynarodowych wyrażają poparcie dla, wsze dla wszelkich działań mających zastopować działania rosyjskie, no to jednak retoryka w sferze publicznej w dalszym ciągu jest bardzo powściągliwa i w dalszym ciągu budzi oburzenie zachodnich partnerów Ukra yy Gruzji. Ukraina w związku z tą sytuacją cofnęła nawet swojego ambasadora z Tbilisi, wycofała go na konsultacje do Kijowa po tym, kiedy Gruzini dwukrotnie uniemożliwili wylot gruzińskim ochotnikom, którzy chcieli się udać na Ukrainę, aby walczyć przeciwko Rosji. Wydaje mi się, że w tej sytuacji warto jest podkreślić, że te działania gruzińskiego rządu nie są uwarunkowane jakimś przewartościowaniem ich polityki zagranicznej, ich chęci rozwoju ich własnego państwa. To nie jest prorosyjski zwrot w polityce zagranicznej Gruzji, jest to jedynie efekt. Bardzo poważnych obaw o bezpieczeństwo tego państwa przez jego władzę. Pomimo iż dochodzi do napięć wewnętrznych w Gruzji, pomimo że opozycja wykorzystuje obecną sytuację, aby przedstawić rządzących jako partię prorosyjską, aby zdyskredytować ich na arenie międzynarodowej, aby doprowadzić do zmian politycznych w ramach samej Gruzji, do przejęcia władzy, musimy podkreślić, że działania władz gruzińskich są podyktowane strachem. Gruzini mają w pamięci wojnę z 2008 roku. Mają na uwadze to, że 30 parę kilometrów od Tbilisi, od stolicy Gruzji, znajduje się baza wojskowa rosyjska na terytorium Osetii. Druga tego typu baza znajduje się w Abchazji. W obu bazach stacjonuje kilka tysięcy e, rosyjskich żołnierzy, e, stanowiących brygady jednostek zmechanizowanych na terenach okupowanych przez Rosję, które stanowią ponad 20% terytorium Gruzji. Gruzini w tej sytuacji w dalszym ciągu są nawet bardziej zdeterminowani niż wcześniej, aby uzyskać gwarancję bezpieczeństwa, aby wzmocnić. I współpracę bezpieczeństwa i na poziomie politycznym uzyskać Perspektywę realnego członkostwa od Unii Europejskiej. To jest pewne powiedzenie: sprawdzam. Jeżeli Gruzini, w rozumieniu gruzińskich władz, jeżeli dostaną w tym momencie odmowę, będzie to dla nich jasny sygnał, że ten preeuropejski kurs jest w pewien sposób w, ten czy innym, w tym czy innym horyzoncie czasowym skazany na porażkę. Dlatego Gruzini próbują się podczepić pod ten pociąg, jaki otworzyła, jaki zapoczątkowała Ukraina swoim wnioskiem o członkostwo. Czują, że to jest moment historyczny, że ten czas jest momentem, kiedy można podczepić się pod ten odjeżdżający pociąg i również jako członek Stowarzyszonej Trójki, Gruzja wspólnie z Ukrainą, z Mołdawią, podczepić się pod ten proces, który w ich mniemaniu ma szansę albo otworzyć drzwi Unii Europejskiej, a przynajmniej stworzyć perspektywę ku temu, realną, albo na trwałe je zamknąć.